Halo, halo widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj mam dla was recenzję Ibrahimovicia 91 Winter Wild Card, chyba tak się nazywa ta karta dokładnie. Przed nami sklejka bramek i później widzimy się w podsumowaniu, także zapraszam. Oczywiście zostawcie subskrypcję, lajki i komentarze. No. No i jak widzieliście widzowie sklejkę bramek, Ibra to jest totalnie inny poziom. Jak to powiedział mój widz, ma sylwetkę wieżowca, a rusza się jak baletnica, jak ninja omijający pole laserowe w jakimś filmie akcji. I wow, po prostu wow, animacje z kosmosu, jakieś woleje, przewrotki, wykończenie to w ogóle nie ma co gadać, bo jakby, no wow. Nie ma o czym dyskutować. To poruszanie się, taka kontrola piłki. Jezus, naprawdę brakuje mi słów, żeby opisać tę kartę. Nie znalazłam do tej pory żadnego minusu. Dlatego jak widzicie, pode mną nie ma nic w tej zakładce, bo naprawdę to... Nie, to jest, on jest doskonały. Także widzowie, jak was tylko stać na tego Ibre, to mega polecam, serio. Budujcie pod niego skład, da się to zrobić. Można go połączyć z Tomorem, z jakimś Dinatale, z Cordobą, także... Jest opcja, wiadomo, jest drogi, ale wart każdych końców. Jeśli by kosztował 10 milionów, myślę, że byłby ich wart. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnej recenzji albo kolejnego odcinka. Wbijajcie oczywiście na Twitcha, TikToka, Instagrama i wszędzie. Trzymajcie się, buziaki.